Dobry wieczór Państwu. Właściwie o meczu to może nie aż tak dużo. Cieszę się po prostu, że udało nam się ten mecz wygrać. To był bardzo ważny mecz. Tak jak zapowiedziano tuż przed meczem konferencjerzy, że jest to mecz dwóch bezpośrednich drużyn walczących bezpośrednio właśnie o awans do ósemki, a więc bardzo ważne dla nas spotkanie. Jestem zadowolony z tego, jak właściwie egzekwowaliśmy nasz plan meczowy właściwie od pierwszej minuty do ostatniej, powiedzmy z dwoma minutami przerwy w czwartej kwarcie, gdzie nasza przewaga była 24-punktowa i w krótkim odstępie czasu zjechała do 12. Ale to AZS właściwie nie ma już nic do stracenia. Wiadomo, że walczą, można powiedzieć, też o życie, bo play-offy i zagrali bardzo agresywnie w samej końcówce. I udało mi się rzucić kilka rzutów, więc cieszę się ogromnie, że udało mi się wygrać. Brawo dla moich zawodników za grę zespołową. Właściwie bardzo dobrą defensywę. Gdyby wyłączyć te 3-4 trójki w końcówce, to byśmy zatrzymali AZS na poniżej granicy 50 punktów, więc dzisiaj nie atakiem, a obroną wygraliśmy ten mecz. I cóż, cieszę się, a przy okazji właśnie będąc tutaj chciałbym podziękować klubowi AZS, bo dali mi szansę 3 lata temu tutaj zaistnieć jako asystent trenera i zrobiliśmy największy sukces jak do tej pory w historii też Koszalina, jeżeli chodzi o koszykówkę ligową, brązowy medal, więc później dali mi dobre rekomendacje, trafiłem do Turowa, więc bardzo się cieszę. I chciałbym podziękować i życzyć powodzenia w przyszłości. Znowu zapomniał. Bardzo, bardzo, ale najbardziej chciałbym podziękować kibicom, którzy przyjechali dzisiaj z nami. Znaczy, no nie z nami, ale przyjechali nam dopingować. Byli tu również w Dąbrowie. Byli śledzili, że tak powiem, nas i przy hotelu, i w drodze na mecz, i na meczu. Świetnie nam pomogli dzisiaj i również w Dąbrowie, a więc cieszę się, że nas tak wspierają ostatnio i dziękuję. It was a very tough game, a very physical game, and we knew that before coming, because for both of us, it's more life or death in the playoff situation. We need to win most of our games to get into the playoffs, and it was very physical. I'm just happy we came out with a win. Gratuluję najpierw zwycięstwa Turowowi. My w tym meczu nie mogliśmy po prostu trafić rzutu. Mieliśmy mnóstwo otwartych okazji, rzut za trzy, spod kosza. Po prostu nie mogliśmy trafić, piłka jakoś nam się wybiała, odbijała z rąk. Największa różnica w sumie jest w tym, że rzucaliśmy tylko 10 rzutów wolnych, natomiast przeciwnik rzuca powyżej 20. To jest troszkę dysproporcja tutaj, mi się wydaje dosyć duże, no ale cóż, tak jest, jak jest. Więc muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że wbrew temu, że w sumie nam naprawdę nie szło w tym meczu, który był dla nas ważny albo decydujący, kibice nas wspierali, przynajmniej przez większość czasu, więc dziękuję za to. Dziękuję. Był to dla nas bardzo ważny mecz i niestety go przegraliśmy. Jesteśmy teraz w ciężkiej sytuacji. Tak jak trener powiedział, po raz kolejny zawiodła nasza skuteczność. I nie trafiliśmy kilku naprawdę dosyć łatwych rzutów. To się nie powinno zdarzyć, no zdarzyło się. Myślę, że walka była, no ale zabrakło tej skuteczności.